Dziś wtorek, 6 maja, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. Oto szczegóły. Dzisiaj w wydaniu koncert z okazji Święta Konstytucji. Festyn unijny. Zawody tenisowe. W kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej odbył się nadzwyczajny koncert z okazji Święta Konstytucji 3 maja z udziałem Krzesimira Dębskiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych artystów współczesnych, Krzesimir Dębski, dyrygent, kompozytor, skrzypek jazzowy, aranżer i producent, gościł w Inowrocławiu. Artysta wziął udział w koncercie nadzwyczajnym z okazji Święta Konstytucji 3 maja, który odbył się w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej. Kompozytorowi towarzyszyło krakowskie trio stroikowe, a także chór Filharmonii Lubelskiej, Lutnia Lubelska i Inowrocławska Orkiestra Pro Arte. W programie koncertu znalazły się zarówno sakralne kompozycje, jak i szeroko pojęta muzyka współczesna. Proszę Państwa, dzisiaj zapraszamy Państwa do krainy sakrum i profanum. Tak więc zabrzmią kompozycje te z gatunku muzyki sakralnej, a więc Missa Brevis, Laudate Dominum, ale także temat jazzowy, najstarszy podobno w twórczości Krzesimira Dębskiego, Cantabile in H, który właśnie na początku funkcjonował jako temat jazzowy, później opracowany na orkiestrę smyczkową, różne składy kameralne, aby wreszcie stać się również piosenką ze słowami Jacka Cygana pod tytułem O zmroku tu przyszli. Również zabrzmi muzyka z najnowszego filmu Janusza Zaorskiego, Syberiada Polska, a także Mama Afryka, jeden z czołowych tematów z Pustyni i w Puszczy. Kompozytor, który dyrygował niemal wszystkimi orkiestrami polskimi, bardzo pozytywnie wypowiedział się o inowrocławskich muzykach. I bardzo to jest ciekawa orkiestra, z tym, że ja znam te twarze, bo już niby je gramy pierwszy raz, ale oni też się udzielają w innych orkiestrach i no, w zasadzie znam wszystkich muzyków w Polsce, bo grałem we wszystkich miejscach, we wszystkich filharmoniach, od tych najwspanialszych do tych skromnych, czy takich działających entuzjastycznie. Więc bardzo dobrze się znamy już albo z Bydgoszczy, albo z koncertów w Toruniu, albo jeszcze w innych miejscach. Artysta nie krył zachwytu parkiem solankowym, który miał okazję zwiedzić kilka godzin przed koncertem. No po prostu inne wysiadają. No. Ja mieszkam koło Konstancina pod Warszawą i tam jeżdżę do tej tężni. W Konstancinie czasami bywam na rowerze. No to taka, to jest maciupeńki, to jest kurniczek. Tu macie piękny znos, wręcz zamek wodny. Wspaniałe. Naprawdę park jest przecudowny. Byłem zresztą, mam takie hobby teraz, że wszędzie jeżdżę w miastach, oglądam ryneczki sobie tego. No wszystko się tak zmieniło, wypiękniało, że gratulacje. Pięknie. Z okazji dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej w Parku Solankowym odbył się festyn unijny. Podczas trzygodzinnej imprezy nie zabrakło m.in. występów muzycznych. Na scenie zaprezentował się zespół Aristos Live Band, który przypomniał największe europejskie przeboje. Zwiedzających przywitali także szczudlarze z grupy cyrkowej Mozaik z Gdańska. W rozstawionych stoiskach wystawienniczych można było nabyć regionalne pamiątki i smakołyki. Na przybyłych mieszkańców czekał również pyszny tort w kształcie flagi Unii Europejskiej. To nie przypadek, że festyn unijny odbył się akurat w Parku Solankowym, który przecież odnowiony został dzięki unijnej dotacji, przypomniał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Park solankowy, nasz inowrocławski park uzdrowiskowy, jest doskonałym przykładem, jak można było wykorzystać środki z Unii Europejskiej i środki własne, przeznaczone na wkład własny z budżetu naszego miasta. Jeżeli wyobrazimy sobie i przypomnimy, jak wyglądał park uzdrowiskowy w Inowrocławiu 10 lat temu, jak wygląda w tej chwili, ilu mieszkańców przychodziło do Solanek 10-11 lat temu, a ilu przychodzi od kilku lat, no to odpowiedź jest jasna. Organizatorami festynu unijnego byli miasto Inowrocław, Kujawskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zorganizował majówkę z tenisem w tle, czyli tenisowy turniej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wielkim zainteresowaniem miłośników tenisa cieszyła się zorganizowana 1 i 2 maja przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu tenisowa majówka. W turnieju zagrało aż 65 osób w różnym wieku. Najstarszym uczestnikiem był 63-letni Aleksander Szoma. Związany z tymi kortami jestem już kupę lat, nie? Kiedyś tą kawiarnię prowadziłem, dzieci moje grały tam dosyć, nawet z wynikami znaczącymi, nie? No i ja sam pogrywam tego tenisa, no to trzeba było to tak samo uszanować, skoro ten turniej już tyle lat istnieje, no to trzeba było skorzystać z tej okazji, ja się nie poddaję i pogrywam, no. Z uwagi na rekordową frekwencję rywalizacja odbywała się na 5 kortach w Solankach i 3 przy ulicy Rakowicza. Zawodnicy grali w 5 kategoriach wiekowych do 10, 12, 14, 40 i powyżej 40 lat. Na 3 najlepszych tenisistek i tenisistów w każdej kategorii czekały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Był to wtorkowy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Inowrocław włączył się w obchody jubileuszu 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji w minioną niedzielę w Parku Solankowym odbył się festyn unijny. Na scenie zaprezentował się zespół Aristos Live Band, który przypomniał największe europejskie przeboje. Zwiedzających przywitali także szczudlarze z grupy cyrkowej Mozaik z Gdańska. Nasi artyści z Gdańska, tutaj można tak powiedzieć, fajnie zjednoczyli się z artystami z Inowrocławia. Dzięki zaprzyjaźnionemu właśnie Jackowi, który nas zaprosił do współpracy, możemy razem wspólnie zaprezentować fajny projekt, fajną inscenizację. Oprócz tego będziemy tutaj w tłumie animować dzieci, dorosłych, będziemy rozdawać baloniki w barwach Unii Europejskiej. Dlaczego akurat cyrk? Jakie umiejętności posiadacie? Nasza grupa posiada bardzo dużo umiejętności. Oprócz tego, że chodzimy na szczudłach, co dzisiaj zaprezentujemy, mamy też podstawy technik teatralnych, żonglujemy, jeździmy na monocyklu, robimy animacje dla dzieci, czyli bańki mydlane, malowanie buziek. Oprócz tego inne techniki mniej znane, jak na przykład Diabolo, Flower Stick. Także bardzo, bardzo dużo technik fajnych. Myślę, że też to będzie bardzo tutaj ciekawe ubarwienie tego dzisiejszego dnia. No dobrze, ale mogliście śpiewać, mogliście tańczyć, a jednak sztuka cyrkowa, jak to się stało? Myślę, że to jest coś nietypowego, coś, co przyciąga uwagę widza. Takie zwykłe śpiewanie jest bardzo popularne tak naprawdę i dużo osób to robi. Mało osób chodzi na szczudłach, mało osób ma takie umiejętności, jakie my posiadamy, więc liczymy, że tym właśnie przyciągniemy widzów tutaj do parku dzisiaj, do Inowrocławia. Dzisiaj szczególna impreza, festyn unijny. Rozumiem, że cieszycie się z tego, że również 10 lat Polska jest w Unii. Jak najbardziej. Ja się bardzo cieszę. Dało mi to dużo możliwości zwiedzania Europy, dużo możliwości poznawania nowych krajów i myślę, że to był bardzo dobry krok, bardzo dobra decyzja tutaj polityków i jak najbardziej się przyłączam i będę kibicować dalej. W rozstawionych wokół placu przy muszli koncertowej stoiskach wystawienniczych można było nabyć regionalne pamiątki i smakołyki. Wspaniałe przysmaki serwowało Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław. Pani Beato, proszę powiedzieć, cóż to za przysmaki są na tym stoisku? No my dzisiaj zapraszamy mieszkańców Inowrocławia na same delicje. Mamy zupę szczakwiową, przepraszam bardzo, z jajkiem, jajeczka od kur biegających. Zupa zdobyła 2 miejsce na Nowalika Kujawskiej w Kruszwicy w ubiegłym roku. Mamy chleb, koleżanka piekła, mieszkanka Góry, pani Krysia Woźniak, który zdobył perłę naszą krajową. Tutaj to jest też taki ogromny nasz sukces. Mamy do tego gulasz z żołądków z pęczakiem, oczywiście gulasz z żołądków gęsich. Mamy... Ponieważ dzisiaj mamy 10. rocznicę wejścia Polski do Unii, to mamy tak, zupkę włoską, jarzynową minestronę, mamy gulasz węgierski, mamy potrawę niemiecką, sałatkę popularną, bardzo ziemniaczaną na kwaśno, bo Polska jest troszeczkę inaczej przygotowywana. Mamy szwedzkie potrawy, mamy naleśnik z boczkiem i z cebulą, po szwedzku z sosem czosnkowym i żurawiną mamy również...
Do tej sałatki niemieckiej proponujemy chipsy bekonowe po szwedzku z żurawiną na słodko. Mamy gulasz polski, mamy zupę, jeszcze... Duży ten jadłospis. Ja się zagubiłam, bo mamy naprawdę mamy gołąbki, mamy bigos. A proszę powiedzieć, te unijne potrawy, europejskie, trudniej zrobić od tych polskich? Myślę, że są bardzo łatwe w przygotowaniu, bardzo proste. Bardzo mało czasu się przygotowuje. Moja córka była wiele lat mieszkańcem Szwecji, więc przygotowała mi potrawy szwedzkie dosłownie w 10 minut. To jest po prostu pryszcz i barszcz. My bardzo dużo czasu poświęcamy na kuchnię. A które lepsze, polskie czy europejskie potrawy? No powiem tak, mieszkańcy tutaj jak słyszą, że jak proponuję i promuję potrawy jakieś pochodzące z Unii Europejskiej, trochę kręcą nosem, aczkolwiek są wiele nieodbiegające od naszych. One są prostsze, ale są tak samo jak my przygotowujemy, na przykład zupa jarzynowa, minestrone włoska, miszmasz taki, bo jest i fasola w środku, i jarzyny, masa tych jarzyn. My może troszeczkę bardziej oszczędnościowo nawet przygotowujemy, nie wiem. Powiedziałabym, że są porównywalne. A smakami trzeba się po prostu dzielić, wyrównywać te smaki. Poznać trzeba kuchnie europejskie. To nie przypadek, że festyn unijny odbył się akurat w Parku Solankowym, który odnowiony został właśnie dzięki unijnej dotacji. Park uzdrowiskowy służy mieszkańcom i to jest bardzo ważne. Nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale również i Bydgoszczy, Torunia, coraz częściej dużo gości z zewnątrz przyjeżdża do nas, do Inowrocławia, czyli ten cel strategiczny, jaki sobie określiliśmy, poprzez wykonanie prac związanych z upiększeniem parku zdrowiskowego, ze stworzeniem nowych atrakcji, jakich tutaj nigdy nie było, został osiągnięty. A jeżeli został osiągnięty, to znaczy, że środki unijne zostały bardzo dobrze wykorzystane, bo to miejsce ma służyć ludziom. My po to budujemy, po to inwestujemy, aby widzieć tu szczęśliwych, zadowolonych ludzi. I tych starszych, i tych młodszych, i tych najmłodszych. Całe rodziny. Gdyby nie było parku zdrowiskowego w Inowrocławiu, możemy sobie odpowiedzieć, pozostałyby nam ulice osiedlowe, niewielkie skwery, parki. Solanki są największą atrakcją, największym bogactwem Inowrocławia i naszym zadaniem jako władz miasta i każdy kolejny władz miasta zadaniem to będzie dbanie o park uzdrowiskowy jako o naszą najlepszą wizytówkę inowrocławską na zewnątrz.